Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pani M. Kuchnia Smakowita. Dzisiaj pokażę Wam pyszny przepis na rwany chlebek o smaku pizzy. Ten chlebek świetnie nadaje się na przyjęcia, jako dodatek do grilla. Jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Tutaj również małe ogłoszenie. Damian z kanału Damian Kuchnia od Kuchni wyzwał mnie na pojedynek na pizzę. To wyzwanie będzie miało tytuł Najlepsza pizza, jaką możesz zrobić w domu. Także w sobotę na moim kanale oraz na kanale Damiana będziecie mogli zobaczyć przepisy na nasze ulubione wersje pizzy. Ja uwielbiam pizzę pod każdą postacią, ale oczywiście mam swój ulubiony na nią przepis i w sobotę będziecie mogli zobaczyć jaki. Ja oczywiście nie wiem, co Damian będzie przygotowywał na sobotę, będzie to dla mnie również niespodzianką. Także mam nadzieję, że zajrzycie na mój i jego kanał, aby zobaczyć, co dla Was przygotowaliśmy. Link do kanału Damiana zostawię pod moim filmikiem, zajrzyjcie tam. Damian ma już parę przepisów na pizzę. I to tyle, jeżeli chodzi o ten przydługawy wstęp. Teraz zapraszam Was na filmik, gdzie pokażę Wam, jak zrobić ten pyszny chlebek. Zacznę od przygotowania sobie składników na ciasto, a będą to 30 g masła, torebka suchych drożdży 7-gramowa, pół kilograma mąki pszennej, 2 łyżeczki soli oraz 300 ml mleka. Mąki możecie potrzebować odrobinkę więcej do podsypania potem ciasta. Robienie ciasta do pizzy zaczynam od podgrzewania mleka. Mleko ma być tylko lekko ciepłe. W mleku również rozpuszczam masło. Mleko podgrzewam tak do temperatury ciała, na tyle, aby rozpuściło się w nim właśnie masło. Ciasto jak najbardziej możecie wyrobić ręcznie. Ja dzisiaj posłużę się jednak mikserem. Do miski wsypuję mąkę. Dodaję drożdże. Drożdże delikatnie wymieszam z mąką. Do mąki dodaję również sól. W mikserze używam tej końcówki takiej w kształcie haka. Teraz delikatnie wymieszam mąkę z drożdżami i solą, tak na sucho. Ok, masło już rozpuściło nam się w mleku. Teraz mieszając mąkę dodawać będę powoli do niej mleko. Całość miksować będę 10 minut. Dobrze, kiedy ciasto jest już pięknie wyrobione, jest gładkie i takie aksamitne. Pięknie się wyrobiło. Wyciągam je z miski. I tak przygotowane ciasto wyjmuję teraz z miski. Uformuję w kulę. I przekładam do wysmarowanej olejem miski. Olej pomoże ciastu przy wyrastaniu. Miskę przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na godzinę. Ok, tutaj pokażę Wam składniki na mój ulubiony sos do pizzy, a są to 400 g pomidorów z puszki, 150 ml pasaty, łyżka oregano, 1 liść laurowy, 2 ząbki czosnku, łyżka octu słodowego oraz sól i pieprz do smaku. Wszystkie składniki na sos wrzucam do garnka. Tam moje pomidory, ocet, listek laurowy, oregano oraz starty czosnek. Całość wymieszam i zagotowuję pod przykryciem. Kiedy sos się zagotuje, ściągam pokrywkę, zmniejszam grzanie i co jakiś czas mieszając, gotuję jeszcze 20 minut. Chcę, aby sos troszeczkę nam się zredukował. Ok, po 20 minutach ściągnęłam mój sos z grzania. Teraz ostrożnie go zblenduję na gładki sos. Ok, po godzinie czasu moje ciasto wyrosło. Dzisiaj jest bardzo ciepło, mamy około 30 stopni Celsjusza, więc godzinka wystarczyła. Wiadomo, w zimniejszych warunkach może będziecie musieli zostawić ciasto na trochę dłużej. Półtorej godziny, tak do 2. Z tego ciasta wychodzą również fantastyczne bułeczki. Możecie użyć tego przepisu do ich zrobienia. Ciasto podsypię mąką i delikatnie zarobię. Uformuję z niego taki wałek. A następnie pokroję w takie mniejsze kawałeczki. A następnie odkrawać będę takie mniejsze kawałki. Ok, mój wałeczek ciasta obtaczam w mące, tak żeby moje kawałki się nie zlepiały. I szybciutko odkrawam mniejsze kawałeczki. Do miski, w której wyrastało moje ciasto, wlewam sos. Odłożyłam sobie część sosu do maczenia chleba w nim. Tutaj mam tak około 400 ml sosu. Do sosu wrzucam 100 g pepperoni. Możecie dać więcej, mniej. Ilość tych składników zależy od Was. Trochę posiekanej bazylii. 2 garście startego sera mozzarella. Oraz ze 2 łyżki startego parmezanu. Całość wymieszam. Do tych składników dodaję kawałeczki mojego ciasta i mieszam tak, aby sos pokrył każdy kawałek. Jest gorąco i ciasto bardzo szybko się lepi. Następnie tak przygotowane składniki przekładam do wysmarowanej dobrze olejem tortownicy. Ja mam tutaj tortownicę z kominkiem. Możecie równie dobrze użyć formy do pieczenia babki lub zwykłej formy do pieczenia. I tak przygotowaną tortownicę przykryję teraz folią kuchenną i zostawiam do wyrośnięcia na następną godzinę. Ciasto przykrywam folią i jeszcze na dodatkowo ściereczką. Wracam do Was za godzinę. Po godzinie mój chlebek wstawiam do piekarnika, który nagrzałam do temperatury 180 stopni Celsjusza i piec będę tak około 40 minut. Chlebek ma być złoty i wypieczony na wierzchu. Po 10 minutach wyjęłam chlebek z formy, wyłożyłam na deskę i jest on gotowy do jedzenia. Taki rwany chlebek możecie podawać na każdego rodzaju przyjęcia. Świetnie nadawać się będzie jako dodatek do grilla. Myślę, że będzie wszystkim bardzo smakował. Do tego podajemy sos pomidorowy, który zrobiliśmy wcześniej. I do dzieła, można dzielić się takim chlebkiem. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Jestem również bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze oraz subskrypcje. Nie zapomnijcie o naszym pizzowym wyzwaniu z Damianem z kanału Damian Kuchnia od Kuchni. Link do tego kanału zostawię Wam pod moim filmem, więc zajrzyjcie na jego kanał i zobaczcie, co ciekawego możecie tam znaleźć dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Ja się już w tej chwili z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa! Tak wygląda w środku. Jest przepyszny. Smacznego, kochani. Pycha. Wcale nie jestem pewna, czy chcę się nim dzielić. Mogłabym zjeść cały.